Podajemy wam ten klucz po to, żebyście nam powiedzieli, co jeszcze mamy zrobić dla was. Co jeszcze możemy zrobić, co powinniśmy dla was zrobić i co możemy zrobić wspólnie. Także w tej intencji klucz trafia do was. Dobrego rządzenia, dobrej zabawy, żeby te 22 wasze rządy w mieście były co najmniej tak dobre jak poprzednie, a może jeszcze lepsze. Wszystkiego dobrego. W pierwszej kolejności powinniśmy jakby sobie zdefiniować, co to jest ta niepełnosprawność. I może powiem tak troszeczkę przewrotnie, bo to jakby najbardziej pasuje mi do definicji, że jedyna niepełnosprawność na świecie to złe nastawienie. Ja bym to określił na zasadzie takiej, że wszystko drzemie w nas, czyli po prostu w ludziach, którzy tworzą rzeczywistość, która nas otacza. Mam na myśli nas wszystkich i takie imprezy właśnie według mnie powinny dawać takie wyobrażenie, że świat, w którym żyjemy, tak na dobrą sprawę, w jaki sposób on będzie wyglądał, zależy tylko i wyłącznie od nas. Nie trzeba mówić o niepełnosprawnościach w kategoriach, że możemy zrobić to, a innych rzeczy robić nie możemy, tylko w jaki sposób możemy tak budować naszą rzeczywistość, aby każdy miał dostęp do tego samego. Główną naszą ideą jest to, żeby przede wszystkim pokazać, że w naszym mieście, w naszym województwie blisko 10% mieszkańców to są osoby z niepełnosprawnością. Żeby pokazać, że mimo niepełnosprawności można mieć w naszym mieście fajne życie. Ale żeby mieć to fajne życie, to trzeba mieć dobry sprzęt rehabilitacyjny, wiedzę, jak to życie zorganizować sobie bądź najbliższej osobie w rodzinie. I w związku z tym organizujemy tutaj punkty informacyjne, gdzie po prostu prezentujemy i nowoczesny sprzęt, ale też informujemy, gdzie można uzyskać środki, żeby ten sprzęt kupić, jakieś dofinansowania. Także przede wszystkim chcemy pomóc samym niepełnosprawnym i ich rodzinom. Zapraszamy oczywiście tutaj władze miasta, województwa. Czasem ktoś przejeżdża i do nas wstąpi i bardzo się cieszymy, że są z nami politycy. Nie potrafię powiedzieć, co oni zrobią z tą wiedzą, którą tutaj posiądą, ale na pewno środowiska osób z niepełnosprawnością obecność polityków tutaj na Placu Wolności wykorzystują. Wykorzystują ją od rana, bo jestem tego świadkiem, jak mówią. Ale można by było jeszcze to poprawić. A czy nie można by było zrobić tak, żeby orzeczenie o stopniu niepełnosprawności można było otrzymać szybciej, a nie czekać na przykład pół roku. I myślę sobie, że dobry polityk, taki, który chce mieć poparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, coś z tą wiedzą zrobi. No, na pewno coś dobrego z tych dni wynika, bo w przeciągu 22 lat nasze miasto, nasze województwo bardzo się zmieniło i mówią o tym osoby, które z niepełnosprawnością do naszego miasta przyjeżdżają. Dzisiaj po raz kolejny, po takiej 5-letniej przerwie, będziemy organizować w małych grupach wycieczki po Opolu z naszymi przewodnikami i osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami, a więc i takie, które poruszają się na wózkach inwalidzkich i takie, które chodzą przy pomocy chodzika, czy przy pomocy laski, czy osoby niedowidzące będą brały udział w tych spacerach. I po takich spacerach będą mówić, na co należałoby w naszym mieście zwrócić uwagę, co jeszcze poprawić, co stanowiło dla nich barierę. To wszystko zbierze Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która jest powołana przez prezydenta miasta Opola i na pewno prezydentowi te wszystkie postulaty zostaną przekazane. No a później myślę, że też pokażemy to radnym i być może w kolejnych latach będziemy usuwać kolejne bariery. Ale też chcemy usunąć tą barierę, którą mamy jeszcze ciągle w głowach. Jutro organizujemy konferencję pod patronatem prezydenta miasta Opola w opolskim ratuszu. Organizujemy konferencję Różnorodni, ale nie różni. Mamy wspaniałych gości, między innymi przyjedzie do nas Janek Mela i tą konferencję dedykujemy urzędnikom, naczelnikom, politykom, wszystkim, którzy na co dzień pracują również dla osób z niepełnosprawnością. Oni nam powiedzą, czego od nas oczekują, jak ich traktować,
i myślę sobie, że ta konferencja też pomoże nam lepiej rozumieć to środowisko i spowoduje, że osoby z niepełnosprawnością jeszcze lepiej będą się czuły w naszym mieście.